W dzisiejszym odcinku zobaczymy dwubiegunową Dacię, która podczas jazdy zaczyna skręcać w przeciwnym kierunku niż ruch kierownicy. Właściciel odebrał niedawno samochód od mechanika. Ma wrażenie, że oddając auto do użytku swoim dzieciom może stać im się krzywda. Nie czuje się pewny i nie ufa mechanikowi. Oddał auto na stację diagnostyczną, lecz diagności potwierdzili, że wszystko jest w porządku. Tonąc w przedłościach swoich wątpliwości, właściciel Daci postanowił wykonać dramatyczny krok. Oddał auto naczelnemu partaczowi Kamilowi z firmy Autobachus, któremu od 10 lat udało się przez przypadek przetrwać na rynku i wzbudzić zaufanie w ludziach, oszukując ich na każdym kroku. Czy gehenna właściciela Daci w końcu się zakończy? Czy właściciel dobrze zrobił, oddając auto w ręce naczelnego odklejeńca, mającego ogromne zaufanie do łysych ludzi? Czy uda się zdiagnozować przyczynę dwubiegunowości Daci? Co tu się dzieje? Oglądaj. I śledź ich. Czekaj. Grupa Volkswagena? Z BMW. Awantura. Awantura. Patrzcie, jakie fajne auto, szybciutkie, czerwone, to szybsze. Wsiadamy i jedziemy. W celu odpalenia trzeba wsadzić kluczyk do stacyjki. Przekręcić. Jakbyście nie wiedzieli, to kierownica służy do skręcania. Wiecie może też, jak ważne są koła w samochodzie? Jak biją, albo są krzywe, to znaczy nie, przepraszam, jak są krzywe, to bije kierownica wtedy i wibruje cały samochód. Trzeba zapalić też światła, ponieważ światła są bardzo ważne. Radio można ściszyć, co by nie rozpraszało podczas jazdy. Objawy są następujące. Mamy tutaj niewidzialnego kierowcę, który łapie nas za kierownicę podczas przyspieszania i po prostu skręca samo. Ja dam gazu, nie trzymam kierownicy. O, i ona sobie sama skręca w lewo, skręca sobie w lewo, a auto jedzie w prawo. Cholera jasna. Co to jest kurka wodna? Ja nie wiem. Ja powiem wam, że naprawdę nie wiem, tak sobie teraz myślę. Dobra. Coś się przestawia pod obciążeniem. Najpierw trzeba to rozkminić, bo jeżeli ktoś był na szarpakach tym wcześniej i nawet ustawiał geometrię, bo widzę, że tutaj coś jest napisane. Chociaż nie czytam nawet, bo wyjebany mam na to. To powiem wam szczerze, że coś, no, tutaj z geometrią to może być wszystko w porządku, ale coś się może przestawiać pod obciążeniem. No widać, że się przestawia, ale wraca później na swoją pozycję. Jak ja patrzę na ten samochód, to mi się przypomina taka fajna piosenka. Dacia Sandero. Na, śpiewała tam taka pani. Co to był? Jakiś... Jak to szedł ten film? Cambio dolor por libertad. Caviar dolor. Caviar dolor. Wyjechałem ze stacji diagnostycznej i powiem wam szczerze, że nic nie wyszło. Jak żeśmy sobie szarpali auto, to na szarpakach nic, na podnośniku też nic. Mam ten wydruk z poprzedniego warsztatu, jeśli chodzi o różne kąty, więc na dobrą sprawę wszystko jest tak w normie, ale przejechaliśmy się i faktycznie cały czas Frank też potwierdził, że jest jakaś chujnia. Ja nie mam co tutaj szukać geometrii, bo geometria ona się zmienia pod wpływem obciążenia. Jeżeli ja jadę trochę mocniej, to kierownica jedzie w prawo, a auto skręca mi w lewo, po czym jak odpuszczę gaz, to wszystko jest dobrze. Jest tak, jakby coś wraca na swoją pozycję.
W sumie temat jest bardzo ciekawy, bo ja nie mam pojęcia co. Patrzyłem na to zawieszenie i szczerze mówiąc, jest wszystko okej. Nie widać niczego gołym okiem. O, ale jak czasami też skręcam, to też jest jakaś taka gówna, coś tam przeskakuje. Kurna, trudny temat. Teraz wam pokażę. Jadę sobie 50 na godzinę, trzeci bieg. Przyspieszam. O, auto pojechało mi w prawo, kierownica skręca w lewo. Jeszcze raz. Auto pojechało mi w prawo, kierownica poszła w lewo. Odpuszczam gaz, wróciła do swojej pierwotnej pozycji. No właśnie, no ciężko jest to określić. Nawet nie wiem, co o tym myśleć. Znaczy, wiem, co o tym myśleć, wiem, jak to działa, ale temat jest ciężki do wyłapania, bo tam nic na to nie wskazuje, żeby było coś nie tak. O co tutaj chodzi? Ja bym się przyczepił końcówki drążków, jeżeli miałoby luzy, bo z reguły tak jest. Albo tulei, tylnych tulei przednich wahaczy. No ale tam wszystko jest w porządku, o to tutaj chodzi. Wykluczyłem właśnie jeden z kolejnych elementów, które mi przyszły do głowy. Mianowicie elektroniczne wspomaganie, bo może tak być, że coś tam sobie wariuje czasami, nie? Więc odpiąłem bezpiecznik. Na razie jadę bez wspomagania, ale rzecz dzieje się dalej. Więc nie jest to nic związanego z elektronicznym wspomaganiem. Elektrycznym wspomaganiem, jak zwał, tak zwał. Albowiem, ponieważ na dołku ja odczuwam takie po prostu dziwne jakieś zachowania tej kierownicy, jak wjeżdżam sobie na śpiącego policjanta. Więc nie jest to nic związanego ze smaglownicą, a bynajmniej nie z elektroniką. Włączyłem z powrotem. Tak wyje elektroniczne magnownice. Czy tam elektryczne wspomaganie, jak zwał, to zwał. Zbigniew i Zbyszek to samo imię? I każdy facet z widłami to Zeus. A teraz zjechał. Dacią Sanderu. No muszę kawę dla niemowląt, człowieku. Jest kawa dla niemowląt. Muszę wsiąść się po... Muszę się pozastanawiać. Właśnie o to chodzi, że się muszę nad tym pozastanawiać. Jak coś, to prowadzimy też serwis klimatyzacji. O, to taka reklama. To jest azot. To jest do sprawdzenia szczelności klimatyzacji. O. Kurna, jak wyje. Skubaniutki. Dobra, no to i co tutaj mamy? Czarny śnieg sypie się z czarnych chmur. Jeżeli... Dobra, tak na luźną rozkminę. Coś musi się przestawiać. Mamy dane takie. No tak, oczywiście, przestawia się. Kierownica idzie... Samochód skręca w prawo, a kierownica idzie w lewo. Podczas przyspieszania. I teraz podstawy. Jeżeli auto ma przedni napęd i zaczyna przyspieszać, no to koła ciągną w kierunku przodu. Jeżeli koła ciągną w kierunku przodu, to tylne tuleje wahaczy przednich... No wahacz się przestawia tak. Przyspieszamy, puszczamy. I tutaj jest przyspieszamy i puszczamy, tak? Czyli no to tak jakby te tuleje tu w grę wchodzą. No jeżeli by... No to jest jedna rzecz prawdopodobieństwa, tak? Czyli te tuleje. O! Druga rzecz prawdopodobieństwa, że sfożnie. No ale sfożnie sprawdzaliśmy na szarpakach. No nie ma bata, jest wszystko ok, więc one odpadają. To też niby sprawdzaliśmy, wszystko sprawdzaliśmy, no ale nieważne. Takie główne rzeczy, które mogą na to wpływać, no to te tuleje albo końcówki drążków. No ale tutaj nigdzie luzów nie ma. No to jest dolne zawieszenie. Teoretycznie może się przestawiać maglownica, ale no to tak jakby, jeżeli jest przykręcona na sztywno, no to by coś pstrykało bardziej. Jeżeli była na jakichś gumach, no to tak, to jeżeli gumy były jakieś sparciałe albo coś, no to teoretycznie pod obciążeniem mogłoby się coś dziać. Ale dlaczego akurat tylko w tym kierunku? Ale to się nie dzieje też tylko i wyłącznie przy mocniejszym butowaniu, tylko też jak jedziesz spokojnie i najedziesz jakąś nierówność. Na przykład jakbyś najechał na śpiącego policjanta, nierówno, tylko wiesz co chodzi? Chciałbyś go tak ominąć, że prawe koło, załóżmy, jedzie sobie po krawężniku, a lewe coś tam się dzieje, no to już czuć, że jest jakaś niestabilność. Przy skręcaniu też czuć, że jest jakaś niestabilność. Więc
Ja pierdzie taka zagadka, człowieku. Weź ten lagę, może tutaj coś tutaj pokombinujemy. No dobra, to jest tam pewnie czemu w tych miejscach to jest barany, kurwa, kurwa, i to wygląda na świeże. No tak, no bo to było robione, bo to po 5 dachowaniach było teraz. Coś poszło nie tak. Jeszcze naprawię. Albo tutaj całe sanki się przestawiają. No nie zakładałbym chyba, że się podróżnice rozjeżdżają przy gwałtownym przyspieszaniu. Czekaj, to tutaj mam. Jeszcze bym się przyjrzał tutaj. Coś mi się tutaj świtało. Dobra, co to było? Jakaś grana rzeźba? Czarny śnieg sypie się z czarnych gór. Co? No właśnie, kurna dupa jest. No, ja na pewno widać, że jest podłużnica robiona, bo jest tutaj pofalowana, no. No ale co ci po tym? To ma być na sztywno. Musisz się ze mną przejechać, to może strzelisz, o co chodzi. Mnie ciężko mi jest to wytłumaczyć. Kurwa. Jak to przeczepić? Normalnie, kurwa, te wojen. O, tu cyk i tu cyk. Jak to nie będzie to ja nie wiem. Kamera! Chodź dalej. Coś mi tu kurwa śmierdzi. Ale ty, już wiem. Poczekaj, a tu jest jak? Nie, no też jest niby schowane. A to nie ściąga? Nie. Kurwa, nie tak wygląda. Nie, bo teraz. Proszę bardzo, o, jest. Kurwa, człowieku, i ani na podnośniku, ani na stacji diagnostycznej na szarpakach nic. Ani ilu mechaników? Co najmniej kilku. No, dziękuję bardzo. No, oczywiście, że będzie, ale już nie upierdoliłem. Nie, jest git. Tak nie, ale dopiero o. O. O, i teraz kurwa, człowieku, teraz będziemy za wszystko widzieć. Może faktycznie stworzył, tylko nie wskoczył.
Weź tam ładać szósty stan. Patrz, człowiek na kilus. Nie wyszło człowieku na niczym. Ale dlaczego akurat? Dlaczego teraz to wyszło? Bo to schodzenie się nie rusza. No? Tylko z brodnicy. No to co, on nie wskoczył? Albo już taki luz jest fej, z brodnicy. Błonek wszedł w pochwę. Bo pochwa wiadro. Jest za dużo. Z pochwy jest wiadro. O tak, dosłownie. Kurwa, czekaj, do czego tak porównać tak faktycznie? Jakbyś wpuścił Azjatę do murzynki. Zwrotnica jest murzynką, a stworzenie jest Azjatą. Co byś miał powiedzieć, że nikt ci nie powie, nie uderzaj tu, bo z fosem, z chorzeń zepsujesz. Czyli mogę walić stworzenie. Znaczy teraz możesz robić co chcesz. Bo gorzej być nie może. Ale to ale chyba gówno z tego wyjdzie, wiesz? No nie, on nie dochodzi. Czyli dupa. Ale masz czerwony gałcz, mówię. Dobra, to trzeba to wyciągnąć. Jakby dało radę. O, pięknie, kurwa. No i tak by się to skończyło w sumie. A ja wiem czym. Mi tam kurwa koło odpadało nieraz. Ty, ale stworzeń jest dobry. Patrz, stworzeń jest dobry. On nie jest uszkodzony. Poczekaj, a teraz tu? No oczywiście, że zwrotnica wyrucha. Zwrotnica jest do wymiany. Wybita jest. Zresztą, ale to komicznie wygląda, człowieku. Kozia dupa. Gdzie jest stara zwrotnica? Och, kurczę. Jaka wyrobiona, skubaniutka. Ja pieroszki. I co teraz, ojcze Sebastianie, jechałeś tym, tak? Przejechałeś się? Po naprawie? Tak. Jechałem. I jest dobrze? Jedzie prosto. Dodajesz gazu, odpuszczasz, hamujesz, wszystko jest okej. Dodaję gazu, przyspieszasz, puszczasz, przyspieszasz, jedzie prosto, jak po szynach. Czyli ja muszę jechać specjalnie komuś, żeby coś udowadniać, że jest dobrze? Czy problem został naprawiony, czy jeszcze zbyt mało dowodów na to, że... Nie no, tak, jest naprawione. Jest dobrze. Dało radę, tak? Można przypieczętować, że partacz naprawił. Ale jeszcze trzeba coś powiedzieć. Co? No. Bo próbowała pan person, by pochylić koło, bo zwrotnica miała luźna odrzut. To musiał, no, prawko mówił, że ktoś, że wypiłował pan person, żeby pochylić zwrotnicę. Aha! Właśnie, ja a no ty! Patrz, jajo, o to ci chodzi? Jajo i pan person jest jak same jajo. Gwoli ścisłości, auto było powypadkowe. Właściciel o tym wiedział. Lecz był upewniany kilkukrotnie, że wszystko jest w porządku. Zdał się na swoje własne przeczucia, że jednak jest coś nie tak. Nie mylił się. W błąd wprowadzali go mechanicy oraz diagności. Czy można im zarzucić, że nie wykonywali swojej pracy należycie? Weźmy tę sytuację pod głębszą analizę. Dwie niezależne stacje diagnostyczne nie zauważyły problemu na szarpakach. Kilku mechaników, w tym ten, który dokonywał naprawy, również nie zauważył problemu. Dlaczego? Stworzeń, w zależności od ułożenia w wyrobionej zwrotnicy, w jednym przypadku mógł być obsadzony sztywno, a w skrajnie innych przypadkach powodował rozjazd kół na zewnątrz, co w efekcie ściągało auto w jedną stronę, a kierownica kręciła się w drugą stronę. Aby ten problem zdiagnozować, należało siłą odciągnąć stworzeń w kierunku dołu, a następnie poszukiwać luzu w standardowy sposób, machając kołem w obydwie strony. Nie jest to standardowa procedura. Gdy auto stało na kołach, naturalnie obciążone, luz był praktycznie nie do znalezienia. Dopiero kamera umiejscowiona w kierunku stworzenia dała znać, gdzie należy skupić poszukiwania. Proszę spojrzeć na odległość tarczy hamulcowej od stworzenia. Widać wyraźnie, że ta odległość dopiero pod względem obciążenia ulega zmianie. Dwubiegunowość Daci została naprawiona, a właściciel może spać spokojnie, że jego dzieci będą poruszały się bezpiecznie po drogach publicznych. Kto wie, jaką tragedię mógłby spowodować wypięty stworzeń ze zwrotnicy. Pozostawimy to bez komentarza.